Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w naszym kolejnym filmie. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie z działki. I dzisiaj przywieźliśmy tutaj parę rzeczy, które będziemy po prostu wtykać gdzieś w ziemię. No i może zaczniesz Ty prezentować. Zdobyczna budka dla ptaków z gniazdem gratis. Będziemy. I z wejściem za nisko. Więc jak ktoś napisze, że jest zła, bo ma za nisko wejście, to nie wyczynie. Będziemy ją rozkręcać, to Wam pokażemy, co znaleźliśmy w środku. Ja bardzo chciałam kupić łubin, więc oto przed Państwem łubin, który wetknę tam koło tego naszego oczka. Oprócz tego mamy sadzonki astrów. Takie o, kupione na targu. Mini. Też je gdzieś tu powtykamy. Takie żółte cosie. Nie wiemy co to, ale nam się podobało. I turki. Do posadzenia też. I to chyba na tyle, co? Tak. Jak na razie. Okej, przyniosłam łubin i te dwa żółte. Ustawiliśmy tutaj jednogłośnie. I teraz będę to wkopywać. W wiadrze mam trochę ziemi, którą kret nam wykopał. Także odezwę się pewnie jak skończę. Ale mam nadzieję, że to całkiem spoko wyjdzie. I widzicie, szybka akcja. Wszystko posadzane. Jest łubin. W ogóle ten łubin jest taki fajny, bo ma... Będzie miał różowe i fioletowe kwiaty, one są dwa po prostu. I to żółte, także super. Robi się tu jak u ludzi. Okej, to dzisiaj szybki obchód ogródka. Pokiwaj. A więc tak, co my tu mamy? W foliaczku są pomidory i idzie im całkiem dobrze. A mi to w jedną kocie. Nie. Posadziliśmy tutaj turki podwójnie i tam są jeszcze dynie, z których na razie nic nie wychodzi. Tutaj mamy naszą wieżówkę, której kret na razie nie tyka i oby jej nie tykał, prawda? Oprócz tego wisteria, która nie wychodzi. A, i tam są mieczyki w tym zielsku. Tam widać jeden. No rosną sobie, rosną. Także spoko. Co pokazujesz? Mhm. Wychodzi jednak? Tak, pierwsza glicynia. A rzeczywiście ty. Ale fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Myślałam, że nic z nich nie wyjdzie, szczerze mówiąc. Okej, tutaj mamy paprykę i fasolę do tyłu zasadziliśmy. O tutaj. Jak urośnie, to ją po tym będziemy, po płocie piąć. No i tutaj też posadziliśmy te turki, co kupiliśmy na targu u mnie w mieście. Potem obok, co tu obok mamy? Też kalafiora wczoraj, nie? Który z rozsad nam wyszedł. Nie ma jego za wiele, ale zawsze coś, zobaczymy. Najlepsze jest to, że coś nam go żarło i zastanawialiśmy się, co nam go żarło, no nie? I okazało się, że to mrówki. Było pełno w tych, jak to się mówi, w rozsadnikach. No i... Nie, że w tackach. W tackach, tak, do rozsad. No i tutaj też jest ten turek. I fasolkę tu gdzieś posadziłeś? Nie. Nie. Tam z tyłu. A, fasolka jest gdzieś tam z tyłu, to nie idę, bo mi się tam nie chce. Czekaj, obrócę tylko się. Możesz teraz też pokiwać. Powiedz coś miłego. Pięknie, dziękuję.
Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj płotek jeszcze jest nieskończony, ale spokojnie, nie martwcie się, na pewno go skończymy. Update z oczka jest taki, że przylazł tu kret, którego nie zapraszaliśmy. Na szczęście nic nie wykopał, ani tych żółtych, ani łubinu. Łubin jest coraz ładniejszy. Akurat zacznie się pewnie niedługo rozwijać. I co? No i tak tu sobie ciurka ta woda. Ciurka. I przechodzimy tutaj w tą stronę, bo tutaj zasadziliśmy sadzonki. Astrów? Aster? Nie wiem, jak to się... Zobaczymy, co z nich będzie. Pewnie z niektórych nic nie będzie. A z niektórych może coś. Tutaj wczoraj Adrian między kukurydzą, która powoli wychodzi. Wychodzi, nie? Ta kukurydza. Trochę tak, a trochę nie. Posadził fasolkę. Idzie pan, powie wam o kukurydzy. Ale nie musisz mnie kamerować. Ale ja chcę, bo jesteś najpiękniejszym człowiekiem świata. No. Z kukurydzą to wyszło tak, że ta, co była posiana na karto, nie wejdziesz tutaj, nie? Nie. To wzeszła trochę. No to wejdę, czekaj, gdzie? A tutaj jest, tak? Tutti. Aha, tutti. Nic nie widać, bo ja stoję. Widać mój cień. Hello! Tutti. Tu ja szczurkę przegoniłem. A ta, co była posiana w tym, powiedzmy, przerobionym oborniku, to nie ma nawet po niej śladu. Chyba ją... Chyba tak to było dla niej zbyt wiele. No dobra, ale coś tam wyszło. No czyli siejemy na karton jednak kukurydzę. No i tu jeszcze... No nie bekaj do kamery. I tutaj jeszcze... Gdzie są szparagi, to dookoła też jest fasolka, bo mieliśmy jej naprawdę sporo, także taka sytuacja. Tu gdzie miały być szparagi, ale ich nie ma. Tak, i tutaj jeszcze tam przy tamtym słupku na przykład posadziłam groszek pachnący, więc zobaczymy, czy coś z niego wejdzie. Groszek, fasola. Czy nie, co to za latawce. Ogólnie dzisiaj jest bardzo ładny dzień, świeci słońce, jest ciepło i nikomu się nie chce pracować. Chyba tobie. Mi. I sio. I będziemy tak sobie tutaj dzisiaj spędzać czas. Wczoraj widzieliśmy, jak się gonią jaszczurki. Znaczy ja widziałam, a dzisiaj mi się śniło, że mi wychodzą spod poduszki. Także spoko. A jest taka zielona i... Zielona i brązowa. Pani z panem. Cieszymy się z tego, że są i że nam towarzyszą. A dzisiaj jeszcze po drodze, jak jechaliśmy, to widzieliśmy Szymołowa Marcina, któremu pochiwaliśmy. On odleciał. Także tak. Tutaj domek dla owadów. Nic na razie się do niego nie wprowadziło. No i tak wiecie, powoli coś tu się wyprawia. Jakieś plony będą w tym roku na pewno. Papryki mają już kwiatki. Także fajnie. Co podlewasz? Fasolę i kukurydzę. Potem chyba zrobimy drugą rundę jeszcze z tym. Zalejemy trochę gnojowy z pokrzywy i obrócimy wszystko jeszcze raz. Tego strzela. Nasze piękne oczko. Podziwiajcie. Podlać ci te kwiatce? Trochę możesz. Ten łubin, no. A no i masz liście opadły. No. Gorąco.
O, te tutaj. Skonewy wywalić po chamsku. Ciężkie życie miały te astry. No, to prawda. Ktoś się po tajniaku podlał. Nie ja. Nie ja, ta osoba nie jest tu obecna. Poszła... misja sabotażowa była. I się potem kąpały w samochodzie, w siatce. Cały dzień, całą noc. No, zanim tu przyjechaliśmy, to miały kąpiel, prawda. Mimo to, że mówiliśmy, że są okej. Okay. No i tak to wygląda, widzicie. Podlewanko, zaraz będzie sprzątanko i jechanko. No nie? Tak, tak to już jest. Tak to już jest. Niedługo będzie inaczej. Jak? Podlewanko, sprzątanko i spanko w przyczepie. Oho, ho. Dobra, już tu wyleję całą tą wodę. A jeszcze podleję tego. Słonecznika jednego odnalazłem. Idziemy po następne wiadro. Pokażemy gdzie. Zobacz, bo ja nie wiem. Kurczę, ja pamiętam. W którymś kopcu kreta. A ten jeden się ostał. Pokaż go, gdzie on jest. Aha, tutaj. Czemu robisz ps? Bo przybliżam. Nie kręć tamtym, bo tu się ktoś zżyga się. Napiszcie w komentarzu, czy macie chorobę lokomocyjną. Jak? Martynka kameruje. Co by pan chciał powiedzieć do kamery? Co? Napiszcie w komentarzu, że nie wolno podlewać zimną wodą ze studni. Bo bardzo chcę komuś odpisać, że przecież po to napełniliśmy to wszystko wodą wczoraj. Żeby się odstało. Nie kłam, wszystko teraz napełniłeś. Tak, jeszcze wrzuciłem kostki lodu. Napyłem. I wszystko jasne. Kolejny pół tego wiadra. O, plecki, kurwa. Ciężko, powiem wam, jest ciężko. Co? Aparat ciężki? Ty w tym filmie będziesz tylko ty. Czemu? Bo jesteś taki piękny. No nie, bo ja nie występowałam przed kamerą. Myślałem, że raz coś powiesz z sensem. Nie byłem na to gotowy. Nie przyzwyczaiłeś się jeszcze. Trochę tak, a trochę nie. Tyle już się znamy. Piszcie w komentarzach miasta. Dobra, czekaj, bo tu jeszcze będę z gnojową lał. Na razie tak tylko z grubsza. Jestem ciekawa, skąd nas oglądacie. Z Chicago. No, może. Jest posypane fusami z kawy wokół jeziora. I tak coś go żre? Co? I tak coś go żre? Nie, no nie wiem, bo to one przyjdą w nocy. Bo jak śmierdzi ta... No jak się stanęłaś obok niej. Ale zobaczcie w ogóle, jaki ma fajny kolor. Teraz to muszę złożyć statyw. To zauważyłam. A czy to będzie widać? Tak, widać ten taki
taki zielono-niebieski połysk, zajebisty. Przemieszaj, będzie lepiej Panie pachnieć. Ty! No on tak zawsze mi robi. Kociołek Panoramixa. Ty am. To na kompoście będzie. Wodorosty, możesz sobie zrobić zupę z wodorostów i zjeść. Ta zdroży tak nie śpiewa. Ta to jest perfum czy tam. No. Tutaj mamy też w foliaku w Lęgarnię much, nie wiem czy wiecie. Teraz nam je pokażę. O, tam do góry właśnie wszystkie siedzą. O Boże, a tu jak śmierdzi w tym foliaku. Cały ten zapach z tej gnojówy tutaj poszedł chyba. Fuj! Teraz podlewamy foliaczka, żeby urósł. Jezu, on już nie może mnie słuchać, coś tak mi się wydaje. Nie, na razie jest okej. Wiecie, ogólnie w tym foliaku to jest taki pierdolnik. Ja bym tu tak sobie myślę, że musielibyśmy zamontować jakieś półeczki. A wczoraj u sąsiadów widzieliśmy fajne rozwiązania. Nie, półeczki nie będą tutaj, no. No wiem, w tej innej, no. Ale widzieliśmy fajne rozwiązanie, bo mieli do tych górnych, jak to nazwać, rurek? Tak? Ej, ale oni mają, nie mają foliaka, tak, no, oni mają normalną szklarnię z poliwęglanu. No tak. I to się wszystko trzyma kupy. Tak. Tutaj tylko porosną pomidory. Widzicie, jak patrz, się wymąga. Jedna z turciach się tutaj przyjęła z tych wszystkich posianych. Było posianych od cholery. Tu jest jedna, widzę. Wspaniale. No i chciałam powiedzieć, że oni mają w tym swoim, w tej swojej szklarence przywieszone do tych rurek, mają przywieszoną tą taką półeczkę i na tej półeczce sobie trzymają rozsady różne. I to chciałam powiedzieć, o tym przerwałeś. Dobrze. Bezczelnie. Prawie każdy tak ma, tylko nie my, bo my nie mamy. Boże, powiedzcie mu, żeby przestał się wymądrać. To jest niemożliwe. Albo utopię ci głowę w tym pokrzywie. Mogę tutaj ewentualnie zamknąć mordę. To wtedy może się uda. Nie, nie uda się. I tak będzie gadał. A ja wczoraj tam podlewałam. Aha, bo ty tam gnojową podlewałeś. Przecież ja tu wylałem tylko jedną konewkę wody na całego foliaka. Ja tylko chciałem zmoczyć ziemię, bo... Widzicie, jak się wymądrza? No bo mnie tutaj... Podhaczasz mnie. Muszę się obronić. On tak zawsze mówi, że musi się obronić, a jest jak jest, wiadomka. Jest najpiękniejszy człowiek świata. Daj mi spokój. Jakby ktoś miał wątpliwości, to ona tak do mnie nie mówi, jak aparat jest zgaszony. Mówię. To jest typowe podhaczenie. Nie jest... kłam. Nie, kłamię. Kłamiesz. Nie kłamię. Chcesz na wodę pod jeżówkę trochę? No możesz jej wlać, może wyskoczy. W dobrym tego słowa znaczeniu, może kret jej nie dorzuci. Brawo. Jeżówka, piękna jeżówka. Coś gadasz, czy ja mam coś gadać? Możesz ty coś powiedzieć, ja się dołączę na jeżówkę. Nie wiem, co dzisiaj robiliśmy, bo zaczynamy od nakręcenia końca i wypicia piwka. Zero. Bezalkoholowe napoje tylko. Tylko. Także to by było na tyle. Dziękujemy, do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Bajo jajo.